Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kanapek i niedługo zmieniam nazwę. Dzisiaj gram w grze o nazwie Brawl Pada. Wiem, jestem biedny i mam level 17, co prawda. No, jestem biedny. Przykro mi, ale jestem biedny w tej grze. Teraz, bo kupiłem sobie postać. Mamy sobie 2 na 2. Kupiłem sobie Yumiko, bo... Dlaczego by nie? Osoby, które grają w tę grę, wiedzą, że Yumiko jest czasami wkurzająca, ale to jest chyba jedyna postać, którą umiem grać. No jeszcze jest jakiś tam Lin Fei, znaczy nie Lin Fei, tylko Jayeon się nazywa. Jak tam jeszcze? O jest. No jeszcze Ember, mam kupioną, to też umiem grać. To jest... Ta w kapturku, ta czerwona w kapturku. Dobra, jestem tym niebieskim, tym takim z uszami. O Jezus Maria. Ale lagi. Aha! Łatwo ich. Łatwo z nimi. Łatwo. Łatwo. Że tak powiem, Chillera i Utopia. Gram z jakimiś, nie wiem, kim w sumie. Chyba nie umiałem, grają w tą grę pierwszy raz, albo nie umiałem w to grać i nie wiem, co nie kupi. No. Wygraliśmy to. Ez, Chillera i Utopia, halo. O, nice. Naura. Miał więcej fragów. Ahaha! Ja miałem więcej fragów. Trzeba to poziom na Yumi, co? Co umiem jeszcze grać? Postacie, którą kupiono, to jest ten typo, ten to mi się wylosował. Ta typiara. No i to chyba wszyscy. Nie, jeszcze on. Jeszcze jego chyba mam kupionego, z tego co pamiętam. Zagramy sobie Aizeją. Gin. Ogólnie fajna gra, polecam dla osób, które mają słabego kompa, a nie wiedzą w co grać i nie mają 2000 tego pieniędzy, bo mogą sobie zainstalować, bo to jest za darmo na Steamie, to jest darmuszka gra. Dobra, ty pa, jak ja mam minigana, mam pa, robię cię. Dobra, teraz szybko. No i to jest. No gin! Ty. A! Aaaa! Dobra, spadłem. Lagi są potężne. Nie wiem, czy wy też się będziecie odczuwać. Naura? Ej, no co jest? Czemu nie bijesz? Czemu mi robisz krzywdę? Spadaj. Nie będziesz mi tu robić krzywdy. Skrzywdziła mnie, no. Czemu skrzywdził? Skrzywdził mnie, no. Normalnie mnie skrzywdził, no. Pa. Tu. O nie, przegrywam. Tu. A! Naura. A! Tak troszeczkę przegrywamy. Gin. No nie. Nie mogę jej trafić. No czekaj, wezmę sobie bombę. Bomba jest łatwa. Wernięcie, dobra. Dobra, ona spadnie tu. No chodź. No. A masz. Oś, nie trafiłem. Mamy, Houston, mamy problem. Nie trafiłem. Tium. O, nie trafiłem znowu. Dlaczego on wyżej nie skacze? Ja się pytam. Ale za to ona mnie trafiła. No gin. Czemu nie mogę cię trafić? No dlaczego jej nie mogę trafić? Pan.
Ale nas teraz. Tutaj. Koleżankę czy tam kolegę z drużyny. No ja mam problem. Ja nie umiem grać w tą grę. W tym jest problem. Nie umiem grać w tą grę. Dobra, wychodzimy stąd. Dlaczego by nie? Jak już przegraliśmy. Wychodzimy z tego. Experimental 1v1. Tego jeszcze nie grałem. Dobra, bierzemy moją postać. O. O. Proszę bardzo. Piękne kolorki tutaj wybrałem. Mam rację. Ja muszę mieć łuk. Jak mam łuk na tej postaci, to ja jestem nie do pokonania. O ja pierdykam. Jeszcze z jakimś idiotycznym włóczennik. Ja nie lubię, jak ktoś gra tą postacią. Bo to trzeba umieć grać nią, bo ciężko jest grać niektórymi postaciami bardzo. Na przykład niektórzy nie potrafią grać moją postacią, a ja nie potrafię grać innymi postaciami właśnie. I to jest to. Dla każdego jest chociaż jedna postać taka do grania. No patrz. Nie ma szans. No. O, i właśnie to jest mój ulubiony atak, bo ona się teleportuje wtedy. Ona jest nieuchwytna. Jeszcze jak uderzy ta strzała go, to wtedy go atakuje. To jest nice. Very good. Polecam. No co jest z tym typem? No, on ma jakieś głupie haki. Ma jakieś głupie haki, no. Głupie haki, no. Głupie haki. Daj mi wziąć broń. No daj mi wziąć broń. No co za chłop? On ma jakiś, nie wiem, multum ataków, no. Gin. No gin. Czego ty nie rozumiesz? No jak on to robi? To on jakieś chore kombosy robi. No on w to gra sportowo, czy co? Bo to jest też gra sportowa. Można grać w to sportowo. No pa! Pa chłopa. Pa chłopa, co robi, nie? No to są chyba umiejętności z tego, co tu patrzę. No, no. Nie no, to jest akurat dziwne. Dobra, tak na wszelki wypadek to go sobie zgłoszę. Zgłosiłem go. Chcę losowe liczby, bo nie chcę mi się go tu. Po angielsku mi się nie chce pisać. Nie chcę mi się pisać jakieś losowe 3 liczby, wpisałem. Dajcie znać, czy chcecie jakąś inną grę. Jak chcecie, to mogę zrobić jakieś losowanie na skrzynkę do CS-a. Bo mam parę skrzynek do... O Jezu, zgramy z jakimś kozakiem kolejnym. Ale przypał. O, lubię tę mapę akurat. Fajna jest. No, ogólnie powiem, że mam parę skrzynek. I nie wiem, czy ktoś by chciał. Mam parę skrzynek i no, gram z kolejnym kozakiem do Brainstorm, jak wychodzę. Mam parę skrzynek i możemy zrobić losowanie. Wystarczy, że dodacie mnie do znajomych na Steamie. W opisie pod filmem będzie mój niczek. Wyślecie mi zaproszenie i... no, mogę wam dać skrzynkę wtedy, skrzynki. Bo mam do CS-a. Niestety nie mam kluczy, ale mogę dać kapsułkę. Albo skinka mogę dać. Co by to wybrać? Dobra, pójdziemy sobie do story. Zobaczymy, czy coś mogę kupić w ogóle. Same za te takie niebieskie. Ciężko znaleźć coś w ogóle za złoto oprócz postaci, no. Kurde. No ja bardzo bym chciał tutaj z tych eventów Kunako Kfu Panda. Albo tego rycerza tu, tego niebieskiego, fajny jest. Poszukam sobie jeszcze czegoś. Jake. Dobra, ja chcę John Cena. Nie ma innej opcji. Hellboy tu jest nawet. Nice, ale John Cena wygrywa. Ja pierdykam, no jeszcze on tu jest. To jest ten aktor, dajcie się znać w komentarzach, czy znacie tego aktora. Jeszcze z tej bajki tu jest. O kurde, nice. Nie wiem, czy jest coś tutaj. No, znam tego zapaśnika.
tutaj tego, co teraz stworzył, to troszkę. No, oje, no z Bentena jest nawet. No, serio? Lara Croft! O, z Tomb Raidera jest nawet Lara Croft. Oje, tu jest Daryl. O, Rick. No i nie znam. O, ja pierdyka. Serio? Jakiś macho man? As nie. Serio? Asuka, serio? Pierdykam. Barbara! Barbara! No tak, księżniczka z gumy balonowej, tu jest Jake Finn. O, kozak. No tu jest, to jest eventu, ostatnio był event. Kunku Fanpa. Kunku Panda był event. I... No i chyba tyle. No skinki, jest to skina, jest tu skin do Yumiko. Nie ma tu skinu do Yumiko. Ale lipa. To jest... Do Oriona? Nie, dobra, to jest do tej mojej babki. Nie mam tych... Jakichś głupich tych takich monetek. Nie. A ten chest? Ten powinien mieć do Yumiko. Ta skinka powinna mieć do Yumiko. Skinka. A nie ma, ale Lipton. Tu jeszcze mogę kupić coiny za 6 zł, jakieś 140. Za 5 dych, 1060 w życiu bym tego nie brał. No i dla osoby, która mega dużo w to gra, to się opłaca akurat. Ja chcę to mieć, a to? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale jest parę tego, jest tego parę. O nie! O Jezus Maria, serio? Naprawdę? Naprawdę? Nawet z Dragon Balla kocham twórców tej gry za to, że dodali tu część z Dragon Balla. Nie, dobra, nieważne. Kocham za to twórców, bo lubię Dragon Balla. Calculated. Papier, kamień, nożyce. Też jest dobra. A bokser. O, to też dobre. Ja to kiedyś widziałem, jakiś typ to sobie kupił. Ranked. Jezu, ten skin do Yumiko jest piękny. Piękny jest ten skin do Yumiko. Ten tutaj taki, Jezu, to jest piękny. Kontynuuj. Nie mam ani jednej takiej. Ale jak tu zdobyć? Tu są skiny do Yumiko.
W sumie raczej postacie też, bo tego mam kupionego, to mam. Tego skina mam kupionego. Do niego chyba skina nie mam. Albo mam, nie wiem, zobaczę. To mam. To mam i tego mam. Mój kumpel se gra teraz w Counter-Strike'a League. A tu co to jest? Aha. Ale mam skina do tego, do Jana. Aż se sprawdzę skina do Jana. A gdzie jest Jan? O nie! Ale przypał. Jest przypał, słuchajcie, jest przypał. Ja sobie muszę kupić Jana, halo. Tak nie może być. Ja go muszę mieć. Ja go muszę tu mieć. Halo, gdzie on jest? O, jest. Ja go muszę mieć. A, muszę szybko sprawdzić, ile on kosztuje. Ile on kosztuje? Szybko, gdzie on jest? Ja ślepy chyba jestem. No ja jestem chyba jakiś ślepy. Że ja go nie widziałem. Gdzie chłop jest? Gdzie się chłop chowa? Halo, typie. No gdzieś na pierwszej musiał być. O jest, dobra, się. Nie! 5400! O shit! O kurde, ja będę na to mega długo zbierał, na tego typa. Damn. Ja ogólnie teraz zbieram sobie na Hattori. Nie na Jayana. Damn. A ten typo, Rena jest jakiś. Rena. To jest nowa postać, dopiero co weszła. I ona jest najdroższa w ogóle, nie wiem czy opłaca się ją kupować. Zagramy sobie strajkę tego tu. Na pewno Yumiko.